Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Droga, którą idziemy, jest jasna, staje się jasna wtedy, kiedy przejdziemy ją w całości. Zobaczmy, kiedy gdzieś byłem na początku kapłaństwa, niewielu rzeczy rozumiałem. Teraz też wielu rzeczy nie rozumiem, ale teraz pewne rzeczy stają się bardziej jasne, wyraziste, piękne. I mogę powiedzieć, że to, co było kiedyś w ciągu tych ponad 30 lat, 37 już lat kapłaństwa, te trudności, to miało sens, to była wartość. Trudności były dobrem, których wtedy nie rozumiałem, a teraz je sobie cenię jako skarb, jako perłę. Droga jest jasna dla nas wtedy, kiedy przejdziemy ją w całości. I znakiem tej wartości przeżytej misji jest radość uczniów. Jezus dzieli radość z nimi. Jakie to jest ważne, żeby doświadczać radości duchowej. My ją spotykamy, kiedy rozważamy Słowo Boże. Wtedy dotyka nas duchowa radość. Kiedy przeżywamy mszę świętą, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa do swojego serca, wtedy doświadczamy radości duchowej. Bóg jest radością. I ta pełna i głęboka radość człowieka dokonuje się tylko w Bogu. Poza Bogiem nie ma radości, która prowadzi do oczyszczenia, która prowadzi do odnowy. Zobaczmy, tak jak miłość odnawia, tak radość odnawia. Tak przez radość też spływa na człowieka nadzieja, wiara. Nie może nas pozbawić tej radości pochodzącej od Boga ani cierpienie, ani ludzie, którzy są wobec nas nieżyczliwi, ani też działanie szatana. Bo ta radość jest tak głęboko w człowieku, że szatan tam nie ma dostępu. Jedynie Bóg. Bóg jest radością. I ta radość uczniów jest z tego, co widzieli i słyszeli w czasie głoszenia Ewangelii. I w czasie głoszenia Ewangelii uczeń Pana nie może zajmować się sobą, ale Chrystusem. Patrząc na Niego, mówi o Nim do innych. I to, na co patrzymy i czego słuchamy, co usłyszymy, jest źródłem naszej radości albo smutku. Zobaczmy, że smutek też może być błogosławiony. Na przykład rozważając Słowo Boże, ważne jest to, co odczuwamy. Radość albo smutek, albo zniechęcenie. I to są sygnały pochodzące od Pana Boga, który mówi mi o tym, czego jest we mnie w nadmiarze, albo co jest pierwsze na powierzchni mojego życia, czym powinienem się zająć, co przeszkadza mi też w usłyszeniu głosu Pana Boga. Pierwsza radość uczniów odnosi się do zwycięstwa nad szatanem. I to jest możliwe zawsze, kiedy z wiarą i miłością wypowiadamy imię Jezus. Na wszelkie pokusy złego. Jak przychodzi pokusa, trzeba mówić Jezus, Jezus, Jezus. Albo
Maryja, Maryja, Maryja. I to jest pierwsze zadanie uczniów posłanych przez Jezusa. Pokonanie demonów, nie walka z ludźmi, ale walka z szatanem. Walka z szatanem. My będziemy spotykali i spotykamy ludzi, którzy są posłuszni złemu duchowi. I wtedy, w czasie takiego spotkania, trzeba w sercu swoim się modlić za tę osobę. Zawsze napotkamy się z określoną reakcją. O tym mówią między innymi egzorcyści. To nie zwycięstwo nad szatanem jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nasze imiona zapisane są w niebie. To jest źródło naszej radości. Dlatego nie przerażamy się, po ludzku rzecz biorąc, porażkami, klęskami. Coś się zawaliło. Nie chcieliśmy tego. Przygotowaliśmy się do danej pracy. Nie wyszło. Radujmy się tym, że nasze imiona zapisane są w niebie. Żadne zło, żadna trucizna, nawet śmierć nie może uczniowi zaszkodzić i zatruć jemu życia. Jesteśmy zapisani w księdze życia. Nie tylko zdążamy do uwolnienia się od zła, ale my dążymy do zażyłości z Bogiem, do życia pełnią, która jest Jego życiem.